Dzień dobry, Szanowni Państwo. Witam serdecznie wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza. Witam Państwa radnych, witam Pana Prezydenta, witam Pana Posła Jana Mosińskiego, Pana Posła na Sejm RP, Panów Wiceprezydentów, Naczelników Wydziałów i Pracowników Urzędu Miasta, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Miasta, Komendantów Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, Przewodniczących Rad Osiedli, Rad Osiedlowych Sołtysów, Przedstawicieli kaliskich mediów. Witam serdecznie wszystkich Państwa obecnych na sali noszącej imię Prezydenta Ignacego Adama Bujnickiego. Proszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Państwo wiceprzewodniczący, jeszcze proszę o potwierdzenie o kworum. Dziękuję bardzo. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 58. sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 22 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Na sekretarza obrad proponuję wiceprzewodniczącego Mirosława Gabrysiaka. Punkt drugi. Propozycje zmian porządku obrad. Otrzymaliście Państwo 7 dni przed sesją projekty uchwał przygotowane na 58. sesję wraz z porządkiem obrad, w którym jest 14 projektów uchwał. Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne projekty uchwał. W związku z tym proponuję rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 numeracji rzymskiej, podjęcie uchwał w sprawie dodatkowych punktów numeracji arabskiej. Punkt 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty stanowiące własność miasta Kalisza i będące w użytkowaniu wieczystym miasta Kalisza, przekazanego Państwu 16 listopada. 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza, przekazanego 17 listopada. 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza, przekazanego 17 listopada. 18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza, przekazanego 21 listopada. 19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza, przekazanego 21 listopada. 20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zaprzestania używania w przestrzeni publicznej logotypu herbu miasta Kalisza, przekazanego 21 listopada. 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, przekazanego w dniu wczorajszym. I 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2022-2043, przekazanego w dniu wczorajszym. Ponadto w dniu wczorajszym do Kancelarii Rady Miasta wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok oraz autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2022-2043. Proszę zatem Państwa o rozszerzenie porządku obrad do punkt 15 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty stanowiące własność miasta Kalisza i będące w użytkowaniu wieczystym miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 16 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 17 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 18 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 19 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 20 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zaprzestania używania w przestrzeni publicznej logotypu herbu miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Pani radna Barbara Oliwiecka. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa radnych o rozszerzenie porządku obrad o punkt 21 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 22 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2022-2043. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 rzymskim dodatkowych punktów. Proszę też o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych w punkcie 5 rzymskim, czyli dopisanie po punkcie 14 arabskim punktów od 15 do 22, a my przechodzimy do realizacji porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 57 sesji Rady Miasta Kalisza. Czy mają Państwo uwagi do protokołu z 57 sesji wyłożonego do wglądu w Kancelarii Rady Miasta? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołu. Punkt kolejny. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym otrzymaliście Państwo w wersji elektronicznej w poniedziałek. Czy Pan Prezydent chciałby zabrać głos? Chyba nie. Dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu. Punkt 5. Rzymski. Podjęcie uchwał w sprawie. Pierwszy. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej strony 1-2 materiałów sesyjnych. Zgodnie z zapisami ustawy o obronie ojczyzny, wojewoda realizuje wypłaty wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład powiatowych komisji lekarskich, a także zleca podmiotom leczniczym przeprowadzenie na potrzeby powiatowych komisji lekarskich badań specjalistycznych, w tym badań psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Wojewoda Wielkopolski występuje z inicjatywą upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza do realizacji wypłat wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1 w Kaliszu, a także do zawierania i podpisywania umów z podmiotami leczniczymi na przeprowadzenie badań lekarskich osób starających się do kwalifikacji wojskowej dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1 w Kaliszu. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Głosy za.
Nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu drugiego. Uchwała w sprawie przekształcenia poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 1 przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B poprzez zmianę jej siedziby, strony 3-4 materiałów sesyjnych. Szanowni Państwo, myślę, że przy okazji tej uchwały byłoby wskazane, ponieważ wszyscy doskonale wiemy, że niestety pani dyrektor poradni pedagogiczno-psychologicznej zmarła. W związku z tym prosiłbym Państwa radnych oraz zaproszonych gości o powstanie i uczczenie jej pamięci minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Realizując uchwałę z maja 2022 roku w sprawie przekształcenia poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 1 przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego poprzez zmianę jej siedziby, zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe wywołane niniejszej uchwały jest uzasadnione. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Budżetu i Finansów, a także Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Pan przewodniczący Eskandarwich. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt trzeci. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza, strony 5-6 materiałów sesyjnych. Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z wejścia w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, z których wynika, iż Rada Gminy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy dostosuje do jej zapisów regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Zapisy niniejszej uchwały zostały dostosowane do obowiązujących aktów prawnych oraz uzyskały pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ponadto projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne: Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta, Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Pan radny Grzegorz Kwiałkowski. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt czwarty. Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, strony 7-20 materiałów sesyjnych. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program powstał na gruncie zapisów ustawowych, opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dotychczasowych doświadczeń. Obejmuje wybrane, najważniejsze sfery zadań publicznych, a także rodzaje zadań w ich obszarze, które miasto Kalisz zamierza realizować wspólnie z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz określa zasady i formy tej współpracy. Program został poddany wymaganym konsultacjom z organizacjami pozarządowymi. Projekt uchwały
Pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Szanowni Państwo, ze względu na oczywistą omyłkę, która wkradła się do projektu uchwały, proszę Państwa o wprowadzenie zmian, wykreślenie w paragrafie pierwszym ustępu pierwszego, w paragrafie drugim ustępu drugiego, w paragrafie trzecim ustępu trzeciego. Ta pomyłka była też omawiana na komisjach. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Grzegorz Chwiałkowski, zapraszam. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Jak mi jest wiadomo, w Kaliszu działa 300 organizacji pozarządowych, a jak z tego wynika, to praktycznie dwie organizacje na co dzień wspomagają ludzi biednych. To jest Caritas i Bank Chleba, którym jestem przewodniczącym. I w tej chwili w zeszłym roku było zatwierdzone przez Sejm, Senat i Prezydenta sprawa niemarnowania żywności. A w tej chwili ta sprawa jest w ogóle niedociągnięta i bardzo dużo żywności się marnuje. I teraz uzasadnię dlaczego. Więc też było w telewizji, było, że w jednym supermarkecie biedny człowiek zabrał część żywności, która się miała zmarnować. No więc taki był tego finał, że za to, że on to zabrał, to jeszcze musiał zapłacić mandat 100 zł. To jest paranoja, proszę Państwa. I w tym momencie było też powiedziane, że z tych kilkudziesięciu milionów ton żywność się marnuje, to tylko 5,7 żywności jest uzyskiwana dla biednych ludzi. I teraz powiem dlaczego to wszystko się tak dzieje. No więc ja też zbieram żywność i w tej chwili 3 sklepy Polo są w Kaliszu, które tak samo postępują jak ta, że trzeba by mandat zapłacić, żeby tam coś skorzystać. No więc ja przez Bank Żywności w Koninie dotarłem do przedstawiciela sklepów Polo. No więc ta pani bardzo się ucieszyła, bo ona myślała, że tą żywność to ona musi nam dowozić. Ja mówię, proszę pani, ja mam samochód i tą żywność sobie sam dowoził. I powiedziała, że za tydzień zadzwoni, więc za tydzień jak zadzwoniła, to powiedziała, że te kompetencje do sklepów Polo przekazała do Banku Żywności do Poznania. To jest paranoja, proszę państwa, więc ja w tym układzie zadzwoniłem również do Poznania i powiedziałem, że w Kaliszu są 3 sklepy Polo, gdzie żywność się marnuje. No więc ta pani mi powiedziała, nie panu, nie damy. No i tu jest cała kwestia taka, bym prosił, żeby ewentualnie gdzieś na forum wyższym przedstawić, żeby rozdzielanie sklepów żywności odbywało się na miejscu w Kaliszu. I wtedy automatycznie jest bardziej i łatwiej stwierdzić, komu jest ta żywność potrzebna, a komu nie. No więc na tym ja bym skończył i bym prosił ewentualnie o tą historię, żeby w tej współpracy, żeby to wszystko zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Szanowni państwo, czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Stwierdzam przyjęcie uchwały ze zmianą.
Punkt 5. Uchwała w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Kalisza rodziny repatriantów, strony 21-22 materiałów sesyjnych. Uchwała w sprawie zaproszenia do osiedlenia się w Kaliszu repatriantów i ich rodzin przygotowana została w celu umożliwienia repatriacji Polakom, którzy pozostali na wschodzie, a zwłaszcza w azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań narodowościowych nie mogli w Polsce nigdy się osiedlić. Zgodnie z uchwałą umożliwia się osiedlenie na terenie miasta Kalisza wskazanemu imiennie obywatelowi narodowości polskiej, który wraz z rodziną ubiega się o repatriację do Polski na podstawie ustawy o repatriacji. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 6. Określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2022 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, strony 23-24. Stosownie do zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Miasta Kalisza zobowiązana jest podjąć uchwałę określającą zadania i wysokość środków funduszu przeznaczoną na te zadania. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pismem z listopada bieżącego roku przekazał informację o zwiększeniu o kwotę 171 001 zł środków finansowych funduszu przypadających dla Kalisza na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Ponadto oszczędności na poszczególnych zadaniach przeznaczono na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, strony 25-27 materiałów sesyjnych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Rada Miasta określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Odpłatność jest ustalana w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie. Biorąc pod uwagę obecny poziom inflacji, aby nie obniżać standardów życia klientów korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych oraz zminimalizować ponoszone przez nich koszty, konieczna jest zmiana tabeli ustalającej wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze, co pozwoli na zróżnicowanie progów dochodowych i obniżenie wysokości ponoszonych opłat. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
13 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 8 głosów wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 8. Uchwała w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kaliszu oraz nadania statutu, strony 28-33. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne, którego głównym celem jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego. Opiekę i wsparcie w utworzonym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kaliszu otrzymają 42 osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dla 2 osób planowany jest pobyt całodobowy, dla 40 osób pobyt dzienny. Uruchomienie placówki planowane jest w miesiącu lutym 2023 roku. Projekt uchwały szeroko omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma głosów wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 9. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kaliszu, strony 34-35, czyli uchwała powiązana z poprzednią. Zgodnie z programem Centra Opiekuńczo-Mieszkalne wydanym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, miasto Kalisz zobowiązane jest do podjęcia uchwały w zakresie odpłatności mieszkańców za pobyt w centrum na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma głosów wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Mam nadzieję, że Państwu radnym i zaproszonym gościom bardzo mocno prace remontowe nie będą przeszkadzały, ponieważ słyszymy, że tu gdzieś w tle rynek się zmienia. Punkt 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza, strony 36-38 materiałów sesyjnych. Uchwała jest wypełnieniem delegacji zawartej w ustawie o drogach publicznych, zgodnie z którą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany ustalić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których jest zarządcą. Ujęta w uchwale zmiana stawek wynika z rosnących kosztów zarówno utrzymania dróg, jak i realizacji nowych zamierzeń inwestycyjnych oraz konieczności dostosowania tychże stawek odpowiednio do aktualnych warunków zarządzania drogami. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów, natomiast Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza nie wypracowała pozytywnej opinii. 5 osób było za, 5 przeciw, 2 wstrzymały się od głosu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 12 głosów za, 8 przeciw, 1 wstrzymujący. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 11. Uchwała w sprawie ustalenia w Kaliszu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, strony 39-54.
W myśl ustawy o drogach publicznych Rada Miasta Kalisza, ustalając strefy płatnego parkowania, realizuje założenia lokalnej polityki transportowej. Głównym celem jej wprowadzenia jest zwiększenie rotacji pojazdów samochodowych na obszarze dotkniętym znacznym deficytem miejsc postojowych, wprowadzenie preferencji dla komunikacji zbiorowej z jednoczesnym ograniczeniem dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych. Aby zachować główne cele strefy płatnego parkowania wynikające z wyżej wymienionej ustawy, niezbędne są zmiany w zakresie stawek opłat. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa radnych, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku.12 głosów za, 8 przeciw, 1 wstrzymujący. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, 12. Określenia stawek wysokości stawek podatku od nieruchomości, strony 55-56 materiałów sesyjnych. Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, a wpływy z niego stanowią znaczący dochód dla budżetu miasta. Kompetencje do określenia stawek tego podatku ustawodawca przekazał Radzie Miasta, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć stawek maksymalnych ogłaszanych corocznie przez ministra finansów. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Budżetu i Finansów. Natomiast Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta nie wypracowała pozytywnej opinii. 3 osoby za, 3 były przeciw. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Prezydent, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, my rzeczywiście jesteśmy zmuszeni do tego, by projekt takiej uchwały Państwu radnym przedstawić. Do tej pory staraliśmy unikać się podnoszenia tej stawki. Wcześniej te podwyżki sprowadzały się jakby do waloryzacji jedynie, czyli podnosiliśmy o ten wskaźnik inflacji. Natomiast w ostatnim czasie sytuacja znacząco się zmieniła. Jak Państwo wiecie, dochody miasta wynikające z udziału w podatku PIT i CIT co roku maleją, wcześniej rosły. W związku z tym jakby te dodatkowe źródła dochodów miasta mogliśmy pominąć. W tym momencie jesteśmy zmuszeni, żeby chociażby pokryć część rosnących wydatków bieżących do aktualizacji tej stawki. Wysoka Rado, często padało w trakcie obrad Wysokiej Rady kwestia zarobków również w urzędzie. Wiem, że Państwo radni popieracie propozycję podniesienia wynagrodzenia urzędnikom oraz pracownikom jednostek budżetowych miasta Kalisza. My w trakcie wszystkich rozmów, prac i ustaleń z pracownikami dokonaliśmy pewnych ustaleń. Zaczynaliśmy od poziomu bardzo wysokiego, bo te oczekiwania płacowe były, jeżeli chodzi o podwyżkę, na poziomie 20%. W wyniku rozmów, ustaleń, ale również tutaj przedstawiania naszej trudnej sytuacji finansowej, ustaliliśmy, że te podwyżki od nowego roku będą na poziomie 7,8%. To jest to, co mniej więcej przyjął rząd dla sfery budżetowej. Także zakładamy, że od nowego roku wynagrodzenia w urzędzie oraz w jednostkach wzrosną. Część tych wynagrodzeń wzrośnie ze względu na wprowadzenie płacy minimalnej. To jest jakby
część tego wynagrodzenia, natomiast kolejna część wzrośnie o 7,8% do tej płacy zasadniczej i dzięki temu uda nam się jakby zachować nadal proporcje, chociaż ona się cały czas spłaszcza pomiędzy rzeczywiście płacą minimalną, a płacą, którą powiedzmy mają tutaj specjaliści czy główni specjaliści, ze względu na to, że ta płaca rośnie, nam się ta różnica jakby coraz bardziej spłaszcza, co również powoduje pewne kontrowersje oraz oczekiwania płacowe tych pracowników, którzy pracują na wyższych stanowiskach. Także dla urzędu, szanowni państwo, oznacza to z naszych wyliczeń 23 miliony złotych. To jest jakby skala tych podwyżek. Żeby te wydatki pokryć, jesteśmy w stanie, musimy znaleźć te środki po stronie dochodów. Jak wiecie, jedną z form pozyskiwania tych środków są opłaty lokalne. Także korzystając z subwencji rozwojowej, część tej subwencji rozwojowej, którą dostaliśmy w ramach rekompensaty od rządu na przyszły rok, przeznaczymy właśnie również oprócz na wzrost kosztów utrzymania obiektów, przeznaczymy również na wzrost płac. Natomiast potrzebujemy jeszcze dodatkowych środków i te środki, które uzyskamy z tej podwyżki, to jest około 12-13 milionów w skali całego miasta, przeznaczymy właśnie na podwyżki. Wiem, że nie jest to łatwa decyzja. Gdybyśmy nie byli zmuszeni, pewnie takie decyzji byśmy nie podjęli. Ja powiem tylko, że ta stawka, ona nadal jest jakby w tych stawkach, mieści się w tych granicach ustawowych, także tutaj mamy zgodność z ustawą. Jest ona zbliżona również do poziomu podatku od nieruchomości w gminach ościennych oraz w innych miastach. Tego typu zabiegi robią wszystkie samorządy i po prostu mam nadzieję, że dzisiaj również państwo radni taką zgodę tutaj na to wyrazicie, pomimo tego, że nie jest to, myślę, łatwa decyzja w skali mieszkańca, można powiedzieć, który mieszka w budynku, w lokalu, można powiedzieć, w mieszkaniu 40-50-metrowym. To są stawki miesięcznie na poziomie złotówki, 2 złotych, tak? Czyli w ciągu roku mówimy tutaj o zwiększonych wydatkach, powiedzmy, kilkudziesięciu złotych. W przypadku budynków takich jednorodzinnych jest to stawka trochę wyższa. Ona oscyluje w granicach 100-150 złotych w zależności od wielkości działki i budynku rocznie. Tak, mówimy tutaj o skali rocznej. Także myślę, że przy tym wszystkim, co się wokół dzieje, nie jest to duży koszt dla mieszkańca. Natomiast musimy zagwarantować optymalne funkcjonowanie naszego miasta jako wspólnota. Uważam, powinniśmy wszyscy się również do tego dołożyć. Tak jak mówię, rozmowy nie były łatwe. Na forum tutaj rady ostatnie ustalenia trwały, można powiedzieć, jeszcze wczoraj do późnej nocy. Natomiast mam wrażenie, że udało się wypracować tutaj w tym zakresie konsensus. Bardzo chciałem podziękować panu przewodniczącemu Skarżyńskiemu, panu posłowi Mosińskiemu, którego również udało się przekonać do tego, że te kwestie pracownicze i płacowe są dla nas bardzo ważne. W wyniku tych rozmów udało się jakby wygospodarować jeszcze dodatkową jakby kwotę czy dodatkową pulę, którą będziemy wśród pracowników urzędu
wypracowywać. Także można powiedzieć, że te warunki będą lepsze niż te, które ustaliliśmy w wyniku wcześniejszych rozmów ze związkami zawodowymi oraz innymi przedstawicielami pracowników urzędów tych jednostek tutaj budżetowych. Także trudna decyzja, ale bardzo, myślę, odpowiedzialna w tych czasach. No i bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały Wysoką Radę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko nadmienię, że za bardzo nas nie tyle trzeba było przekonywać do tych kwestii pracowniczych, bo nie ukrywam, że też wystąpiliśmy właśnie z taką inicjatywą, żeby właśnie te kwestie pracownicze jeszcze zostały bardziej dostrzeżone. Prawda? Najważniejsze jest to, że te środki, one zostaną przeznaczone na podwyżki dla pracowników. No my tu oczywiście możemy wiele rzeczy robić, dyskutować, natomiast fizycznie bez wsparcia urzędników myślę, że nie bylibyśmy w stanie tutaj tych wszystkich rzeczy wprowadzać. Jak wszyscy wiemy, urzędnicy no, nie zarabiają dużo. My tutaj tych rozmów mamy mnóstwo i rzeczywiście w porównaniu chociażby do średniego wynagrodzenia w gospodarce te płace kształtują się na niskim poziomie. Chcielibyśmy, żeby urzędnicy, którzy no, też nie mają najłatwiejszej pracy, byli należycie wynagradzani. My oczywiście w miarę możliwości te wynagrodzenia staraliśmy się w trakcie tu ostatnich lat podnosić. Natomiast naprawdę sytuacja, która jest gospodarcza ostatnio, wszyscy wiemy o tej inflacji 20-procentowej prawie, no są to problemy realne, które dotknęły również naszych pracowników i uważam, że musimy zareagować i te wynagrodzenia, które się udało wygospodarować jeszcze wyższe, myślę, że będą bardzo dobrze odebrane wśród pracowników, no i zapewnią odpowiednią atmosferę tutaj pracy dalszej w tym nie najłatwiejszym terminie. W tych nie najłatwiejszych czasach myślę, że mamy dużo innych zewnętrznych problemów, na które nie mamy wpływu, żeby powodować sobie tutaj jeszcze w mieście kolejne problemy budżetowe i pracownicze. Także bardzo proszę o odpowiedzialne podejście dzisiaj do tej uchwały i przegłosowanie tych nowych stawek. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie w trybie ad vocem udzielić głosu. Szanowni Państwo, Państwo Radni, Panie Prezydencie, zaproszeni goście. Ja chciałbym z tego miejsca przede wszystkim, wiem, że to głupio troszeczkę dziękować swojemu własnemu klubowi, ale chciałbym podziękować radnym Prawa i Sprawiedliwości, którzy razem z panem posłem Mosińskim wyszli właśnie z taką inicjatywą, ponieważ doskonale wiemy, że podwyższanie jakichkolwiek opłat jest zawsze problematyczne dla radnych. Ja o tym mówię wielokrotnie. Natomiast cieszę się, że udało się, ponieważ rzeczywiście poprosiliśmy pana prezydenta o negocjacje w tej sprawie i cieszę się, że pan prezydent na te negocjacje oczywiście odpowiedział i udało się wynegocjować. Nie ukrywam, że w dużej mierze dzięki inicjatywie pana posła Mosińskiego właśnie dodatkowe pieniądze dla pracowników Urzędu Miasta Kalisza. Więc panie pośle, państwo radni, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wykazaliście się taką inicjatywą, bo to jest bardzo ważne. Wiemy, że w samym urzędzie jest zatrudnionych około chyba 520 osób. Oni mają też swoje rodziny, mają też swoich bliskich. Bardzo często łatwo jest mówić, by rzucać różne frazesy na zasadzie takiej, że oczywiście wszyscy są za tym, żeby były podwyżki, natomiast rzadko kto mówi o tym, skąd wziąć na to pieniądze i ciężko jest podejmować te decyzje, ale cieszę się, że państwo wykazali się właśnie, moi koledzy, koleżanki klubowe wykazali się taką inicjatywą, żeby po prostu innym w tych dzisiejszych czasach też w jakiś sposób ulżyć. Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Oliwiecka.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Tak, bardzo ubolewamy nad tym, że finanse samorządu są uszczuplane i to nie tylko kaliskiego samorządu, ale wielu. Natomiast musi tutaj, zabrakło mi tego w Pana wypowiedzi, Panie Prezydencie, że jest to efekt polityki Zjednoczonej Prawicy, która sukcesywnie obcina po prostu pieniądze należne samorządom. I z tym problemem się borykamy. Natomiast, Szanowni Państwo, nie można ciągle po prostu efektów kryzysu i skutków przerzucać na mieszkańców. Narrację, którą Pan Prezydent przyjął, że jak zwiększymy podatek od nieruchomości, to pracownicy urzędu dostaną, samorządowi dostaną podwyżkę, jest wielkim uproszczeniem i jest taką, myślę, że jest bardzo niesprawiedliwa. Ja tylko dodam, bo na komisjach słyszeliśmy różne statystyki odnośnie podatku od nieruchomości, ale ja przedstawię Państwu takie realne liczby. Kalisz proponuje podwyżkę, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości dla... Sekundeczkę, przepraszam. Żeby być bardzo precyzyjną. Podatek od nieruchomości na grunty przeznaczone na działalność, na prowadzenie działalności gospodarczej na 28,78 z 24,36. To jest o 18%, czyli mniej więcej tyle, ile teraz wynosi inflacja. Ale jest to maksymalna kwota, jaką dopuszcza minister finansów. Maksymalna. Ostrów próbował podnieść o 9%, radni nie wyrazili na to zgody. W Koninie faktycznie podniesiono o 11,8%. Tylko Konin jasno mówi, że przez 5 lat z tytułu zmian w prawie dokonanych przez Prawo i Sprawiedliwość straci 77 milionów na przestrzeni 3 lat. Więc my będziemy o to dopytywać, ile Kalisz straci, kiedy będziemy procedować uchwałę budżetową. Teraz ta strata w tym roku nie była duża, bo była 3 miliony. Ja też, Szanowni Państwo, usłyszeliśmy dzisiaj, że 23 miliony z podatku PIT przechodzi na przychody na przyszły rok, prawda? To dzisiaj usłyszeliśmy, kiedy były referowane te autopoprawki wniesione na ostatnią chwilę w dniu wczorajszym. Więc być może mamy pieniądze bez konieczności podnoszenia podatków od nieruchomości, bo, Szanowni Państwo, nie wzrastają pensje o 17-18%. Wręcz przeciwnie. Coraz trudniej jest mieszkańcom Kalisza związać koniec z końcem. I nie można naprawdę przerzucać efektów kryzysów na po prostu osoby indywidualne, na osoby prowadzące działalność gospodarczą. To jest niesprawiedliwe. My mówimy w imieniu też tych mieszkańców, którzy są coraz bardziej obciążani. A przecież Państwo zaplanowaliście wzrost przychodów ze strefy parkowania 80%, wzrost przychodów za zajęcie pasa drogowego 80%, wzrost opłaty za usługi opiekuńcze. Każda z tych podwyżek dotyka jakieś gospodarstwo rodzinne, które niestety nie ma wzrostu pensji na poziomie inflacji. Jesteśmy całym sercem za wzrostem wynagrodzeń dla pracowników urzędu. Nie wiem, jakie zasługi miał pan poseł Mosiński w rozdysponowywaniu budżetu miasta, jeżeli chodzi o podwyżki dla pracowników. Ja tylko powiem, panie prezydencie, że jako chyba jedyny klub wystąpiliśmy do pana jako pierwsi z pismem, że chcemy brać udział w rozmowach pomiędzy związkami zawodowymi a miastem. Chcemy być na tych rozmowach. Odpisał nam pan, że nie ma takiej możliwości. Tymczasem, jak słyszę, Klub Prawa i Sprawiedliwości i pan poseł Mosiński brali udział w tych rozmowach i pięknie się im dziękuję. Mam nadzieję, że pieniądze na podwyżki dla pracowników się znajdą, choćby z tych 23 milionów z podatku PIT. A niestety podatków od nieruchomości nie wyrażamy zgody na podwyższenie w tej chwili. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Z tym razem znowu ja w trybie ad vocem. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o daleko idących uproszczeniach, to tak wielkiego uproszczenia nie widziałem, jak przed chwilą słyszeliśmy. Po pierwsze, Szanowni Państwo, Pani Radna tutaj mówi o tym, że samorząd Kalisza traci wpływy z podatku PIT. Tak, traci, bo zyskują Kaliszanie. To jest efekt rządów Zjednoczonej Prawicy. Bo te zmniejszone wpływy z podatku PIT to są kwestie związane z tym,
że zwiększyła się kwota wolna od podatku. To są kwestie związane z tym, że młodzi ludzie tego podatku nie płacą i to jest zasługa rządów Zjednoczonej Prawicy w Polsce. A pani mówi, ponieważ samorząd traci. Szanowni Państwo, oczywiście są na zasadzie takiej sytuacji, gdzie te wpływy wynikające z podatku PIT są mniejsze. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że rząd naszego państwa po pierwsze stara się w dużej mierze te braki uzupełniać. Po drugie, mamy w Kaliszu bardzo intensywny proces inwestycyjny wynikający w dużej mierze z dofinansowania ze względu na środki rządowe. To po pierwsze. Jeżeli chodzi o sprawy związane z wnioskiem państwa klubu, ja nie wiem, czy, bo nie przyglądałem się, wiem na pewno na 100%, że Klub Prawa i Sprawiedliwości w swoich wnioskach do budżetu na rok 2023 zgłosił kwestię związaną z waloryzacją, z urealnieniem płac i byliśmy pod tym względem konsekwentni. A jeżeli chodzi o sprawy związane z udziałem naszych radnych i pana posła w kwestiach negocjacyjnych, to nie wiem, jak pani radna wyobraża sobie pracę parlamentarzysty, ale wydaje mi się, że parlamentarzysta wybrany w danym okręgu, wybrany w danym mieście, powinien zajmować się również sprawami pracowniczymi, sprawami kwestii związanymi ze społecznością lokalną. Jeżeli pani nie widzi takiej korelacji, no to może warto zastanowić się jednak nad tym kandydowaniem. Dziękuję bardzo. Zanim w trybie ad vocem pan Artur Kijewski, to najpierw pan prezydent, proszę. Pan prezydent jeszcze. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, my oczywiście tu w tej chwili weszliśmy na tę tonę takiej polityki, której uważam, że zupełnie niepotrzebnie jesteśmy w tej sali o tym, żeby rozmawiać o sprawach Kalisza. Pani radna Oliwiecka wykonała tu swoisty szpagat i z jednej strony tutaj popiera podwyżki dla pracowników, natomiast nie wskazuje żadnego sensownego sposobu na to, skąd znaleźć na to, pani radna, pieniądze. Bo tych pieniędzy nikt nie wytrzepie z kieszeni, nikt ich nagle cudownie nie znajdzie w jakimś skarbcu, który jest tutaj ukryty w piwnicy, tylko po prostu trzeba je znaleźć. Jak pani radna doskonale wie, miasto polega między innymi na tym, że utrzymuje głównie się z kilku elementów. Pierwszym elementem to jest udział w podatkach lokalnych, które rzeczywiście spadają, natomiast na to tutaj dzisiaj nie mamy żadnego pani radna wpływu i my dzisiaj tutaj niepodległości nie ogłosimy i nie będziemy, że tak powiem, tych warunków zmieniać, bo nie mamy na to żadnego wpływu. Pani radna też na to nie ma żadnego wpływu. Także jesteśmy w takich warunkach, w jakich jesteśmy i musimy reagować na nie. I w związku z tym mamy podatki od nieruchomości, mamy te udział w PIT-cie i w CIT-cie, który rzeczywiście maleje, ale rząd wprowadził i tutaj ja też nie chciałbym nikogo bronić, natomiast zostały wprowadzone mechanizmy i my dostaliśmy 23 czy 24 miliony tej rekompensaty z racji utraconych w przyszłym roku dochodów i my to te pieniądze w budżecie umieściliśmy i one są w tym budżecie. Natomiast to mimo wszystko nie wyrównuje tych strat, które mamy ze względu na chociażby rosnące koszty utrzymania obiektów, koszty pracy, wzrost pracy minimalnej i to wszystko, o czym tutaj już wielokrotnie było mówione. Kolejnym elementem są oczywiście subwencje, które też dostajemy. Kolejnym elementem są właśnie opłaty lokalne, które uważam każdy dobry gospodarz i każda osoba, która odpowiada za budżet, powinna odpowiadać za odpowiednie ściąganie tych podatków. Natomiast pani radna, my też mamy takie przykłady. Jest wiele firm w Kaliszu, które akurat podatek od nieruchomości mają, że tak na tym swoim payrollu na samym końcu. Bardzo często występują do nas z prośbą o
rozłożenie tego podatku na raty. Takich firm jest bardzo dużo. To są firmy, które doskonale sobie radzą, doskonale funkcjonują. Natomiast znalazły sobie taki trochę sposób na to, żeby, że tak powiem, na tym mieście trochę żerować. Każda firma, która działa w Kaliszu, która korzysta z kaliskich dróg, która korzysta z kaliskiej infrastruktury, powinna tutaj płacić podatek. A naszą rolą jest to, żeby te pieniądze tu z tych opłat lokalnych ściąganych dobrze wydawać, dobrze inwestować, a myślę, co do tego tych wątpliwości nie ma, bo widzimy, ile w mieście się dzieje. I przykre jest trochę, że państwo tego nie widzicie, a dostrzegają to, że tak powiem, inni osoby, można powiedzieć, spoza Kalisza i całkowicie obiektywnie. Mam nadzieję, że już jutro będziemy w stanie tu się pochwalić też bardzo dobrą informacją dla miasta Kalisza, jak nasze działania są oceniane w obiektywny sposób i również gdzie tam również te założenia budżetowe, sposób konstruowania tego dokumentu i realizacji jest również oceniany. Także myślę, że powinniśmy odłożyć tutaj te budzące emocje, kwestie rzeczywiście takie polityczne, postarać się odnaleźć w tej rzeczywistości, w której tutaj żyjemy i działać w interesie szeroko pojętego miasta. Ja powiedziałem, pani szafowała tutaj tymi kwotami, milionami jakimiś, że my podatek, znaczy ta opłata za zajęcie pasa drogowego, to pani radna wie, jak długo nie była podnoszona. 20 lat. No to w porządku czy nie w porządku to jest sytuacja? Tak, czy to jest w porządku, że jest opłata w Kaliszu, która jest od 20 lat, nie, że jest od 20 Szanowni lat... Szanowni Państwo... Że co? Jeżeli ewentualnie pani radna będzie chciała udzielić odpowiedzi, to... Ja się pytam, czy to jest dobrze, pani radna? No ja też chyba mam prawo zadać... bezpośrednio z sali. Też chyba mam prawo zadać pytanie, prawda? No jest, to jest rada miasta, to jest forma również dyskusji otwartej. Także ja mam pytanie, czy to jest dobrze, że są opłaty, które od 20 lat w mieście Kaliszu nie były aktualizowane? Ja uważam, że to niedobrze, coś jest nie tak i trzeba to jak najszybciej naprawić. Coś jeszcze było? Chyba nie. Wszystko. Panie prezydencie, dziękuję bardzo. O głos poprosił natomiast, pan radny. Dobrze, jeszcze Artur właśnie Kijewski. Jedna rzecz, bo szafuje pani tymi kwotami. Ja powiedziałem, jakie to są kwoty dla mieszkańców, bo myślę, że powinniśmy głównie myśleć tutaj o mieszkańcach, bo tu rzeczywiście państwo powtarzacie, że my znowu szukamy pieniędzy u mieszkańców. Nie są to duże kwoty. Nie są to duże kwoty, nawet jeżeli podniesiemy do tej maksymalnej stawki, jaką możemy podnieść, to dla mieszkańca nie jest to duża kwota, natomiast grosz do grosza się tutaj w skali miasta złoży i my jesteśmy w stanie pewne realne problemy miasta dzięki temu rozstrzygnąć, a od tego tutaj pani radna jesteśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzę, że te emocje nie tylko się radnym udzielają. Pan radny Artur Kijewski. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, wysoka rada, szanowni państwo, chciałem tylko sprostować, żeby pani prosić panią Oliwiecką, żeby wyrażała się precyzyjnie. Otóż nasz klub nie brał udziału w negocjacjach ze związkami zawodowymi, tylko poprosiliśmy pana prezydenta wraz z panem posłem o spotkanie w sprawie rozmowy na temat właśnie tych podwyżek i proponowanych stawek podatku. Także prosiłbym o precyzyjne wyrażanie się, nie wprowadzanie w błąd osób obecnych tutaj na sali, ponieważ związki są suwerenne i samorządne. My nie braliśmy udziału w procesie rozmów związkowców, natomiast informowali nas pracownicy, jak ta sytuacja wygląda i stąd też była nasza podjęta interwencja. Także chodzi mi tylko o jedno, żebyśmy wyrażali się precyzyjnie i nie zarzucali komuś albo mieli pretensje o coś, co nie miało miejsca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Eskandar Wich w trybie ad vocem, proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, też krótko. My nie mamy nic przeciwko temu, że pan poseł bierze udział w jakichś rozmowach. Ja uważam, że to jest jego rola. Ja osobiście nie mam pretensji. Natomiast my też jesteśmy wybrani jako radni, bo tutaj padło hasło, że pan poseł został wybrany
reprezentuje mieszkańców i tak dalej. Ja się zgadzam z tym, oczywiście, że tak. Tylko pytanie, dlaczego nas się wyklucza z tych rozmów? Dostaliśmy pismo, że to jest sprawa między pracownikami a pracodawcą, a wy stoicie z boku i przeglądajcie się. I tyle. Takie pismo dostaliśmy w tym kontekście. Więc my nie mamy przeciwko temu, że pan poseł bierze udział w tych rozmowach. Absolutnie to jest jego rola, ale to też jest nasza rola. To dlaczego się wyklucza nas? To jest... Panie przewodniczący, pozwolę od razu powiedzieć, bo tak. Żeby przed chwilą mówił pan radny Artur Kijewski. My nie braliśmy bezpośredniego udziału w negocjacjach ze związkami zawodowymi. Nie braliśmy udziału. Wczoraj wzięliśmy i poprosiliśmy pana prezydenta o spotkanie w sprawie budżetu i w sprawach pracowniczych. My, jako też rady, prosiliśmy. Państwo też poprosili. Też prosiliśmy o takie w piśmie, spotkanie. Że jesteśmy gotowi na spotkanie, porozmawiać na ten temat. Ale mnie się z tym, to nie jest, szanowni państwo, to nie jest naprawdę, to nie jest istotny jakby element, kto brał w tym udział. Tak, no odsuńmy to na bok. To jest element mówi. Drugorzędny. Dla mnie to jest element drugorzędny. Natomiast przerzucenie kwestii podwyżek dla pracowników samorządowych na podwyższenie opłaty czy podatki od nieruchomości, dla mnie to jest nieporozumienie, ponieważ nie może te dwie rzeczy połączyć. Powiem dlaczego. Dlatego, że wypuszczają państwo w przyszłym roku po raz kolejny 20 obligacje za 20 milionów złotych. Tak jest? Tak jest. Państwo nie wykonują budżet w wydatkach majątkowych rok w rok prawie o 1/4 i przenosicie państwo kasy z jednej kieszeni do drugiej. A ta kasa traci na wartość. No po co podwyższycie tak drastycznie te podatki, skoro nie jesteście w stanie wykonać budżetu? No nie jesteście w stanie. Proszę mi powiedzieć, jak jest wykonany budżet w wydatkach majątkowych w trzecim kwartale w tym roku. Fatalny. Przenosicie cały czas te środki finansowe z roku na rok, a oni tracą na wartość i chcecie jeszcze raz podwyższyć podatki prawie o 17% podatku od nieruchomości. Do czego ma to służyć? No przecież wystarczy po prostu dobrze kalkulować. Da się podwyższyć płace dla pracowników bez drastycznego podwyższenia podatków od nieruchomości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie wiem, może moja wiedza w tym zakresie jest inna, ale chyba jest różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi. To też o tym trzeba pamiętać, ale no, proszę bardzo, pan radny. Aha, rozumiem, że rezygnuje. Pan radny Dariusz Grodziński, proszę. Wreszcie się doczekał, bo nie w trybie ad vocem. Proszę. Dziękuję serdecznie. Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Mnie ta pisowska polityka pana prezydenta i tej koalicji kompletnie nie interesuje, chociaż też te opowieści, bajki za siedmiu gór, za siedmiu lasów, już nie wiem, czy bardziej bawią, czy irytują. Wiem jedno, całe nasze państwo jest w ciężkim stanie chorobowym od dłuższego czasu i tak naprawdę objawy dopiero zaczynamy odczuwać, a to dopiero początek tych objawów, które zaczynamy odczuwać, będzie z roku na rok coraz ciężej i będzie dolewane benzyny do tego pożaru, w którym tkwimy. Jednym z objawów chorobowych także jest sytuacja w naszym mieście i ta polityczna, i ta finansowa, i ta merytoryczna od lat. Pan prezydent wyszedł, chciałem spojrzeć mu prosto w oczy i powiedzieć, że on fundował podwyżki mieszkańcom Kalisza, zanim stało się to modne. Nie było ani jednego roku bez pakietu paru podwyżek, podatków, opłat, czynszów i innych rzeczy. Pan prezydent powiedział przed chwileczką, że od lat nie podnosił podatku od nieruchomości, tylko go waloryzował. Co to za zdanie? Nie podnosiłem podatku od nieruchomości, tylko go waloryzowałem. Od lat był podnoszony podatek od nieruchomości w Kaliszu, zanim stało się to modne. Koniec, kropka, tak było. Nie wiem, czy jest chociaż jeden rok, w którym akurat ten podatek nie był podnoszony, ale nawet jeżeli znalazłby się w tej kadencji chociaż jeden rok, w którym podatek od nieruchomości nie byłby podnoszony, to był skutecznie obudowany paroma innymi podwyżkami różnych czynszów, opłat, danin i
podatku. I taka jest prawda. Wybrzmiało mi w uszach, jak pan prezydent mówił, że w ostatnich latach maleją wpływy z podatku PIT. Kiedy? Może teraz, może dzisiaj. Może tak faktycznie nie jest, ale cała ta kadencja, każdy rok, to był rok rekordowych wpływów podatku PIT. Więc jeżeli mówimy, że od lat nie podnosiłem, tylko waloryzowałem, to dla mnie ja to odbieram jako dysonans, wprost, jako powiedzenie nieprawdy. Jeżeli słyszę tutaj, że tam od lat spadał ten udział w podatku PIT, to ja też to odbieram jako coś, co jest sprzeczne z faktami, które ja śledzę, czytam i tak dalej, bo co roku one do tej pory były na poziomie rekordowym. Być może teraz będzie jakieś załamanie. Przestrzegaliśmy rok temu i w tym roku przed tym. Być może tak jest. Być może wtedy, kiedy było pełne prosperity, a było pełne prosperity jeszcze w ostatnich latach, siłą rozpędu, siłą inercji to wszystko szło, trzeba było się przygotowywać na cięższe, trudniejsze czasy, a tego nie zrobiono. A pieniądze z budżetu miasta, mamy wrażenie, że ciągle wyciekają przez palce i się rozchodzą nie wiadomo gdzie, chociaż w większości wiemy dobrze, na co się rozchodzą. Na każdej sesji budżetowej i każdej sesji absolutoryjnej pokazywaliśmy rozszerzające się nożyce pomiędzy wpływami z podatku PIT i CIT, a malejącymi w kontekście konstans, trzymające, ale de facto malejące wydatki majątkowe na inwestycje. I to co najmniej dwa razy w roku, co roku tutaj pokazywaliśmy z tej mównicy i na konferencji prasowej. I tak jest. A na końcu uzależnianie, mówienie tego, że kochani mieszkańcy Kalisza, my wam tak bardzo musimy te podatki po raz kolejny podnieść, bo tym razem chcemy dać podwyżki pracownikom urzędu, no jest po prostu wręcz dla mnie żałosne. To jest takie jak traktowanie ludzi, którzy ciężko pracują, jako żywe tarcze, wystawianie ich naprzeciwko opinii publicznej, żeby tylko oczyścić sobie, otrzepać ręce, odrzucić to od siebie. To naprawdę tego nie przyjmuję i chciałbym tutaj... Wiem, że pan... Szanowni Państwo, ja mam taką prośbę, że jeżeli chcecie Państwo dyskutować, to z mównicy, a nie dopowiadamy sobie. I pana prezydenta też o to proszę. I chciałbym po prostu wyrazić w tym punkcie słowa największej dezaprobaty, a my też z czystym sumieniem i z przekonaniem o słuszności naszych postępowań, my też głosujemy przeciwko tej podwyżce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych bądź ktoś inny chciał zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Jeżeli nie, przechodzimy do głosowania. Szanowni Państwo, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Głosów za, 8 przeciw, 1 wstrzymujący. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 13. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje, strony 57-66 materiałów sesyjnych. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów daje Radzie Gminy możliwość wprowadzenia w drodze uchwały szerszych niż... Szanowni Państwo, bo widzę, że Państwo radni zaczynają opuszczać salę. Czy mam ogłosić przerwę, czy... Bo widzę, że może emocje po prostu wzięły i spowodowały... Dobrze. Szanowni Państwo, to może umówmy się w ten sposób. Przegłosujemy tą uchwałę i później 10 minut przerwy ogłoszę, żebyście Państwo ochłonęli. Daj Radzie Gminy możliwość wprowadzenia w drodze uchwały szerszych niż o charakterze de minimis programów pomocowych zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, bez obowiązku ich notyfikacji przez Komisję Europejską i bez konieczności uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Programem takim jest przedłożony projekt uchwały, który przewiduje możliwość udzielenia pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących na terenie miasta Kalisza inwestycje, w wyniku których powstaną budynki
i budowle służące działalności gospodarczej związanej z realizacją inwestycji, w których mowa w uchwale. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 19 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały i do godziny 10:50 ogłaszam przerwę w obradach.
Szanowni Państwo, proszę o zajmowanie miejsc. Szanowni Państwo radni, szanowni zaproszeni goście, proszę o zajmowanie miejsc na sali. Szanowni Państwo, proszę o zajmowanie miejsc, żebyśmy mogli wznowić obrady dzisiejszej sesji. Zajmujemy miejsca. Szanowni Państwo, wznawiam obrady 58. sesji Rady Miasta Kalisza. Proszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 14. Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza z badania... Przepraszam, gdzieś musiałem się... Jest. Nie, 14 na pewno. Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza z badania skargi pana na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Rada Miasta Kalisza zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i z ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi pana na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Osiemnaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty stanowiące własność miasta Kalisza i będące w użytkowaniu wieczystym miasta Kalisza. Miasto Kalisz jest właścicielem oraz użytkownikiem wieczystym nieruchomości niezabudowanych wskazanych w projekcie uchwały. Powyższe nieruchomości od wielu lat są przedmiotem umów dzierżawy z osobami fizycznymi, prawnymi i stowarzyszeniami z przeznaczeniem w szczególności na zieleń, cele składowe oraz handlowe. Z uwagi na fakt, że dotychczasowe umowy zawierane były na czas oznaczony, a okres ich trwania dobiega 10 lat, zasadnym jest zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 19 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 16. Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Radny Tomasz Bezen zrezygnował z członkostwa w Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza, zatem podjęcie uchwały jest uzasadnione. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Osiemnaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, jeden głos wstrzymujący. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. 19, przepraszam.
Przechodzimy do punktu 17. Ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza. Projekt uchwały dotyczy mojej rezygnacji z członkostwa w Komisji Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza. W związku z tym podjęcie uchwały jest uzasadnione. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 18. Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. Radna Kamila Majewska zrezygnowała z członkostwa w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza, zatem podjęcie uchwały jest uzasadnione. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 19. Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza. Radna Kamila Majewska wyraziła chęć członkostwa w Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza, zatem podjęcie uchwały jest uzasadnione. Widzę, że o głos prosi pani radna Barbara Oliwiecka. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, być może sekundę się pospieszyłam, powinnam w dobrym punkcie, tak? Chodzi mi o jeszcze, chciałam złożyć wniosek o rezygnację z udziału w Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej i jednocześnie wniosek o udział w pracach Komisji Budżetu. Dziękuję bardzo. Na podstawie wniosku pani radnej zostanie przegłosowany ten wniosek. Szanowni Państwo, najpierw przegłosujemy ustalenie składu osobowego Komisji Środowiska, czyli tutaj właśnie rezygnacja pani radnej Kamili Majewskiej. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały i rozumiem, że teraz będziemy głosować nad ustaleniem składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komunalnej Rady Miasta Kalisza w związku z rezygnacją pani radnej Barbary Oliwieckiej. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dwadzieścia jeden głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. A teraz będziemy głosowali a propos ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia jeden głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 20. Rozpatrzenia petycji w sprawie przedmiocie, zaprzestania używania w przestrzeni publicznej logotypu herbu miasta Kalisza. Petycja została rozpatrzona zgodnie z ustawą o petycjach. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ja mam tylko pytanie, czy ta petycja została rozpatrzona pozytywnie czy negatywnie? Pozytywnie? Nie? Negatywnie. To może bym poprosił tutaj panią, przepraszam, że w takiej kolejności, ale pani radna jest przewodniczącą.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, petycję w zakresie zaprzestania używania logotypu miasta Kalisza komisja uznała za bezzasadną, bo logotyp został przyjęty uchwałą Rady Miasta w 2018 roku razem z całą księgą znaku, czyli systemem identyfikacji wizualnej miasta i w tym zakresie petycja jest bezzasadna. Natomiast faktycznie pochyliliśmy się szerzej troszeczkę nad tematem. Myślę, że tutaj radny Leszek Ziąbka z racji swojej zawodu i kwalifikacji powie więcej. Złożyliśmy jako komisja dwa wnioski. Jeden do prezydenta miasta Kalisza właśnie, żeby pochylić się nad zmianą logotypu, dorysowaniem trębacza i bramy. To zaraz pan Leszek o tym powie. A drugi wniosek jest taki, że miłośnicy gadżetów kaliskich z herbem kaliskim zwrócili uwagę, że faktycznie w informacji turystycznej nie ma żadnych pamiątek z herbem. Są tylko wszystkie z logo. I również taki wniosek złożyliśmy do prezydenta, żeby jednak wprowadzić tam pamiątki nie tylko z logo, ale przede wszystkim z herbem. A o naszym wniosku drugim to pan Leszek Ziąbka przedstawi. Dziękuję bardzo. I pan radny Leszek Ziąbka. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szacowna Rado i wszyscy goście. Proszę Państwa, ja od wielu lat jako regionalista, mediewista, archeolog się od wielu lat param się właśnie problemem tutaj identyfikacji miasta naszego z herbem i z logo. I takie, rozpatrując te wszystkie materiały ikonograficzne, które mamy dostępne, czyli wszystkie pieczęcie i tak dalej, propozycja nasza jest, żeby rozważyć możliwość przywrócenia do tego logotypu. Oczywiście te elementy, które są wyróżnikami naszego po prostu loga, naszego herbu, czyli przywrócić po prostu osobę, która tam po prostu gra na tym hejnał, oraz żeby dodać jeszcze bramę, bo w wszystkich dokumentach, wszystkich ikonografiach te dwa elementy są. One są wyróżnikami naszego miasta, naszego herbu i to jest taka propozycja nasza, żeby rozważyć możliwość przywrócenia. Także to jest tutaj, polecamy się prezydentowi tutaj jako komisja skarg, żeby rozważyć taką możliwość, gdyż logo byłoby wtedy bardziej rozpoznawalne i utożsamiane jednoznacznie z naszym miastem, co byłoby takim dość dobrym elementem, no, żeby każdy kojarzył właśnie z tym herbem, który jest. I logo plastycznie jest bardzo fajne, jest takie, można powiedzieć, do przyjęcia i tak dalej, ale brakuje tych dwóch elementów, które byłyby wyznacznikami naszego miasta, a nie innego. No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku.21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 21. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2022 rok sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektorów jednostek są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo w dniu wczorajszym. Projekt uchwały wraz z autopoprawką w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały wraz z autopoprawką pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Trzynaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 8 wstrzymujących. Dziękuję. Proszę również o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Trzynaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 8 wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Przechodzimy do punktu 22. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2022-2043.
Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku nr 1 oraz zmian w załączniku nr 2 pod nazwą Wykaz Przedsięwzięć do WPF, które wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo w dniu wczorajszym. Projekt uchwały wraz z autopoprawką w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały wraz z autopoprawką pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Trzynaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 8 głosów wstrzymujących. Proszę teraz o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Trzynaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 8 wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 6 rzymskiego. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały nr 46/604/2017 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie opłaty targowej. Ustawa z dnia 4 marca 2011 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012 roku obowiązek ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Organem właściwym do wydania aktu normatywnego jest Rada Miasta Kalisza, a więc tylko ona ma obowiązek ogłoszenia tekstu jednolitego stanowionego przez samorząd aktu prawa miejscowego, jakim jest uchwała nr 46/604/2017 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie opłaty targowej. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia jeden głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Punkt 7 rzymski, przyjęcie. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Kalisza za rok szkolny 2021-2022, strony 72-94 materiałów sesyjnych. Z informacją zapoznała się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie informacji do wiadomości. Kolejna informacja, przyjęcie informacji w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, strony 95-100 materiałów sesyjnych. Do Urzędu Miasta Kalisza w dniu 12 października 2022 roku wpłynęło pismo wiceprezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu z informacją dotyczącą potrzeb Sądu Rejonowego w Kaliszu w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej na rok 2023. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku. Równocześnie prezes Sądu Rejonowego w Kaliszu prosi o wskazanie podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej, orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny. Prezydent miasta Kalisza na podstawie ustawy Kodeks Karny Wykonawczy oraz wyżej wymienionego rozporządzenia wyznaczył podmioty wskazane w przekazanym Państwu zarządzeniu. Czy mają Państwo uwagi do informacji? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie informacji bez uwag. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 8. Odpowiedzi na interpelacje. Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta wynika, że radni, którzy złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie w terminie zgodnym ze statutem Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Przechodzimy do punktu 9. Interpelacje. Czy ktoś z Państwa, już widzę, że chciałby zabrać głos? Pan radny Dariusz Godziński.
Szanowni Państwo, nie bez cienia obaw przyglądałem się dyskusji na temat połączeń autobusowych Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim przez Nowe Skalmierzyce i inne miejscowości. Od lat te usługi były świadczone harmonijnie i zgodnie przez miejskich przewoźników z obu partnerskich miast przez linię 19 i M. Nie zabierałem dotąd głosu, licząc na pozytywny finał takich ustaleń bilateralnych, nie chcąc też osłabiać pozycji negocjacyjnej mojego miasta, w którym żyję, urodziłem się, piastuję mandat radnego, ale ich efekt oraz przykre słowa, które wybrzmiały, nadal wybrzmiewają w prasie, a także podczas obrad sesji Rady Miasta Ostrowa, no, zmuszają do jakiejś reakcji. Niestety informacja o zaprzestaniu kursów międzymiastowych przez KLA zaskoczyła mnie wielce i negatywnie. Nie tak należy kształtować współpracę pomiędzy dwoma największymi miastami aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Nie wolno tak ograniczać też mobilności naszych mieszkańców, ani osłabiać więzi pomiędzy partnerskimi samorządami. Panie prezydencie, czy zdaje pan sobie sprawę ze skali mobilności obywatelskiej na linii Kalisz-Skalmierzyce-Ostrów Wielkopolski, tej wynikającej z potrzeb edukacyjnych, zawodowych, społecznych, kulturalnych, sportowych, wszelkich innych motywacji także? Uważa pan, że rozwój miasta oznacza zamknięcie możliwości przemieszczania się naszych mieszkańców do najbliżej położonego miasta aglomeracji? Proszę o wskazanie powodu, dla którego Kalisz ma zaprzestać świadczenia usługi przewozowej do Ostrowa i z powrotem. Proszę o podanie kwoty, jaka stanowi aktualny koszt świadczenia wyżej wymienionej usługi przewozowej na dotychczasowym poziomie. Proszę o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu utrzymanie połączeń autobusowych na linii Kalisz-Ostrów. I chcę również ustalić, jaki jest stan prac nad całą siatką połączeń. Czy komunikacja miejska zmniejszy zakres swojej pracy usługowej? Bo gdyby tak miało być, to cała jej darmowość jest kompletnie bez sensu, bo nawet w tej chwili przy obecnej pracy przewozowej wielu mieszkańców osiedli nie uświadczy tej darmowości i tej mobilności, a gdyby to się miało pogłębić, to byłoby to bardzo złe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Małecki. Wysoka Rado, Szanowni Panowie Prezydenci, Szanowni Goście. Moja interpelacja, pytanie dotyczy dodatków na ogrzewanie budynków mieszkalnych przede wszystkim, które ustawowo w tym roku zafunkcjonowały, bo mam informację i moje pytanie związane jest z opóźnieniami w tym temacie. Chodzi przede wszystkim o słynny dodatek węglowy, ale też do innych paliw. Chciałem dowiedzieć się, z czego wynikają i jak długo potrwają opóźnienia związane z opóźnieniami. No chodzi mi o opóźnienia, przepraszam za tok wypowiedzi, ale trochę jestem się niedysponowany po małym urazie. Z czego wynikają opóźnienia i czym są spowodowane w tak zwanym dodatku węglowym dla mieszkańców Kalisza, bo sytuacja w tej chwili wygląda tak, że mieszkańcy czekają na te pieniądze z tego dodatku węglowego już dłużej niż te ustawowe 2 miesiące. Także myślę, że temat związany z aurą jest dosyć aktualny, także proszę o informację. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Mirosław Gabrysiak, ja wiem, że pan prezydent chciałby zabrać głos, ale to po wypowiedziach wszystkich radnych, dobrze? Proszę. Panie przewodniczący. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie. Może taka błaha sprawa, ale dzięki temu, że był zrobiony remont, a właściwie inwestycja rondo na skrzyżowaniu Nowy Świat, Ułańska i Legionów,
został przesunięty przystanek KLA troszeczkę w kierunku ulicy Czaszkowskiej. Jest to bardzo piękny, duży przystanek, niestety wykorzystywany przez osoby, które tam się gromadzą i zakłócają spokój okolicznym mieszkańcom, ponieważ niedaleko jest sklep, gdzie dokonują odpowiednich zakupów i spożywają tamte płyny. Jest prośba o to, żeby zwiększyć częstotliwość patroli Straży Miejskiej, ewentualnie przy współpracy z Komendą Powiatową Policji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Ziąbka. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowna Rado i wszyscy goście. Proszę Państwa, 5 grudnia zbliża się 82. rocznica deportacji Żydów kaliskich. Dlatego uwzględniając to, że Kalisz rzeczywiście jest miastem wielokulturowym, chciałem po prostu prosić Pana Prezydenta o naprawienie tablicy czy obeliski, który znajduje się przy ulicy Krótkiej z skrzyżowaniem z ulicą Kościuszki. Jest to tablica ufundowana w 2014 roku, informująca o wymordowaniu około 30 tysięcy ludności żydowskiej. Tablica ta uległa dewastacji. Ona po prostu nie była wykonana z jednolitego materiału. Jest taka okleina, która zaczyna odchodzić. Dobrze by było, żeby przed tymi uroczystościami, które będą, spodziewamy się takich gości tam z gmin żydowskich z Poznania czy z Wrocławia, naprawić, bo to wizerunek, który by dość dobrze świadczył o tym, że po prostu dbamy o takie elementy, które są też no, naszym dziedzictwem kulturowym. Także dziękuję bardzo i po prostu mam nadzieję, że to się do 5 grudnia najpóźniej uda zrealizować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Oliwiecka. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja składam trzy interpelacje. Pierwsza to jest trochę rozszerzenie interpelacji Dariusza Grudzińskiego odnośnie transportu, znaczy połączeń z Ostrowem Wielkopolskim. Ja, Panie Prezydencie, chciałam się dowiedzieć, jakie porozumienia transportowe funkcjonowały w 2022 roku ze wszystkimi gminami ościennymi, jakie zostały wypowiedziane i jak wyglądają nowe porozumienia, jeżeli chodzi o siatkę połączeń właśnie do ościennych gmin, jak również o koszty ponoszone przez te gminy i przez Kalisz oraz takie zestawienie porównawcze za rok 2022 i planowane 2023. To jest pierwsza interpelacja. Druga interpelacja dotyczy darmowej komunikacji. Popieraliśmy projekt wprowadzenia darmowej komunikacji. Mamy jednak świadomość, że samo zniesienie opłat nie jest wystarczającą zachętą dla mieszkańców, żeby przesiedli się z aut osobowych. Kalisz stoi w korkach i w zasadzie potrzeba znacznie więcej takich bodźców, żeby zmienić nawyki mieszkańców. I tu właśnie moje pytanie odnośnie, czy planowane są, rozważane jakieś formy uprzywilejowania transportu publicznego, czy miejsca na przykład, wiem, że to jest trudne przy wąskich ulicach, ale może Górnośląska, może Wojska Polskiego na jakieś buspasy. Może właśnie jakiś system, który nadawałby zielone światło, kiedy wjeżdża na skrzyżowanie autobus komunikacji miejskiej, ale też pytanie konkretne o rozmieszczenie przystanków. Czy planowane jest zwiększenie liczby przystanków, w szczególności skrócenie odległości pomiędzy przystankami do takich 400 metrów, to się szacuje, że w centrum jest to maksymalna odległość, szczególnie właśnie na przykład pomiędzy Bankową a Placem Świętego Józefa, czy Chopina a Babina, czy ulicą Serbinowską. Kiedy możemy się spodziewać nowego rozkładu przystanków? I trzecia interpelacja to dotyczy tematu, który był poruszany i na Komisji Środowiska, go podnosiłam, i Gospodarki Komunalnej, ale również na kongresie aglomeracji lokalnych. Kongres aglomeracji lokalnych, w którym miałam przyjemność być panelistką. Tam wówczas rozmawialiśmy na temat wniosków o przydział mieszkania komunalnego. Pan prezydent Podsadny przychylił się nawet w dyskusji, że jest to warte rozważenia, a mianowicie chodzi o taki problem, że do tej pory wnioski są przyjmowane od stycznia do maja. Lista osób zakwalifikowanych na listę mieszkań komunalnych jest ogłaszana na jesień. W związku z tym osoby, które na przykład w drugiej połowie roku chcą się dopisać do listy, de facto muszą czekać prawie półtora roku
na to, żeby się znaleźć na takiej liście i na przykład móc ubiegać się o remont mieszkania komunalnego, już nie mówię nawet o przydziale. Jednocześnie na komisjach pani Marzena Wojterska zwracała uwagę, że ubywa mieszkańców takich solidnych w zasobach MZBM-u, którzy regularnie płacą czynsze, że niestety no, miasto z racji swoich obowiązków musi się borykać z mieszkańcami, którzy często demolują mieszkania, bo mają nakazy eksmisyjne i tak dalej. Natomiast z rynku w ten sposób znikają nam mieszkańcy, którzy nie znajdując jakby możliwości remontu mieszkań komunalnych czy znalezienia mieszkania komunalnego, po prostu wchodzą na rynek prywatny. I to też jest ze stratą dla miasta. Dlatego jest taka propozycja, żeby rozważyć zmianę, inaczej, żeby co najmniej wydłużyć ten okres albo zrobić go może ciągły, albo dwa razy do roku aktualizować przydział, znaczy wpis na listę osób czekających na przydział mieszkania komunalnego. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Eskandar Wich. Panie przewodniczący, miałem zabrać głos w innym punkcie, ale cóż, jak pan prezydent chce odpowiadać na pytania, to może to będzie dobra okazja, żeby teraz tutaj zadać pytanie. Poruszyłem temat dopłaty do węgla na komisji i tutaj radny Małecki powtórzył to pytanie i pan prezydent, miałem wrażenie, jak on zadawał pytanie, to pan prezydent do końca nie wiedział, o co chodzi, więc powtórzył to pytanie. Tak, bo pan prezydent pominie, że wie. Znaczy ja wiem, że do 30 listopada 2022, czyli tego roku, można składać wnioski o dodatek węglowy w ramach programu rządowego. I pytanie jest tego typu, ile wniosków zostało zarejestrowanych do tej pory? Ile z tych wniosków zostało zrealizowanych? Ja wiem, że to wojewoda przekazuje środki finansowe do budżetu miasta Kalisza, bo wojewoda jest przedstawicielem rządu i realizuje ten program. Jeśli to jest zero, to proszę powiedzieć też, dlaczego do tej pory te wnioski nie zostały zrealizowane, bo ile mi wiadomo, można było wypłacić ze środków miasta, a później pozyskać chyba od wojewody. Znaczy tak przypuszczam, tak? Natomiast faktycznie mieszkańcy kontaktowali się z radnymi i chyba tutaj również z radnym Arturem Kijewskim, z Marcinem Małeckim zadawali pytanie, że od 1 września czekają na dopłaty do tego dodatku węglowego, a do tej pory nie dostali. Natomiast jest zima, więc temat węgla jest bardzo aktualny. Więc też w ramach programu rządowego ściąganie węgla do Kalisza. Ja wiem, że pan prezydent zadeklarował, że bierze udział w tym programie. Też na komisji zadałem pytanie, prosiłem pana naczelnika Bąkowskiego, kiedy będzie ten węgiel. Powiedział, że w przyszłym tygodniu, że umowy zostały podpisane, w przyszłym tygodniu będzie węgiel. Natomiast też na korytarzu rozmawiałem z prezesem wodociągów, z panem Jackiem Konopką, który mówi, że ten węgiel fizycznie już jest. Nie? Nie ten. Szanowni Państwo... No dobra, właśnie o to chodzi, bo... Szanowni Państwo, ponieważ tutaj są różne informacje. Tutaj z jednej strony mówiono, że ten węgiel jest fizyczny, a pan Bąkowski mówi, że węgla nie ma, będzie w przyszłym tygodniu, więc proszę o informację, czy fizycznie ten węgiel jest. Jeśli jest, czy to on jest dla odbiorca indywidualnego? Jeśli tak, to kiedy może dostać ten węgiel? I co potrzeba, żeby dostać ten węgiel? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos panu Arturowi Kijewskiemu, ja mam taką prośbę do państwa, tu nie chodzi tylko o urzędników, ale też od państwa radnych, prezesów spółek i tak dalej. Kiedy państwo w kuluarach rozmawiają, to też proszę o takie precyzyjne jakby wyrażanie swojej myśli i woli, bo widać, że czasami później jest jakieś niezrozumienie i żeby później nie było jakichś niedomówień, jeżeli chodzi o państwa radnych. I pan radny Artur Kijewski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jakby tylko odnosząc się do tego rozmowy, to jest jedno oficjalne wystąpienie, to są drugie. Natomiast dokładnie nie zrozumiałem, o czym tam pan przewodniczący Darwin jeszcze wspominał, ale okej, nieważne. Interpelacja następująca. Panie prezydencie, bardzo się cieszę, że podjął pan temat współpracy jakby
skorzystania z wiedzy, umiejętności jednostek naszych edukacyjnych. Mówię tu konkretnie o Technikum Świętego Józefa, czyli te prace, które uczniowie wykonują w ramach swoich praktyk, chodzi o ten mostek drewniany. Bardzo dobra rzecz. To akurat jakby koresponduje z tym, co chciałem jakiś czas temu przygotować, ale tu rzeczywiście, skoro taka sytuacja, w związku z tym interpeluję w sprawie rozważenia i przygotowania również takowych działań przy współpracy i po rozmowach oczywiście z panem dyrektorem zespołu szkół ponadpodstawowych przy ulicy Rzemieślniczej. Tam znajdują się klasy o specjalności właśnie związanych z budownictwem, ale chodzi o wykończenie wnętrz i tym podobne. Czy nie dałoby też możliwości, żeby zrobić taką rzecz, jak chociażby to, że w Kaliszu na pewno są osoby z różnymi potrzebami, szczególnie dotyczy to seniorów czy osób o jakichś tam problemach finansowych, żeby uczniowie tej szkoły w ramach praktyk zrobili jakieś, właśnie wykonali pod nadzorem oczywiście pedagogicznym instruktorów, wykonali pracę na rzecz jakiegoś pomalowania czy odświeżenia takiego mieszkania dla osób, które są ze szczególnymi potrzebami, żeby było na początek, oczywiście od razu deklaruję, jak będzie trzeba kupić farby, ja chętnie się dołożę. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Szanowni państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę pana prezydenta, bo wiem, oczywiście pan prezydent udziela nam odpowiedzi na piśmie, ale może na niektóre interpelacje, bo chciałby pan prezydent zabrać głos. Dokładnie. Przypominam też o czasie udzielania odpowiedzi. Dobrze, żebyśmy tutaj... będziemy tutaj trzymać reżim, panie przewodniczący. Więc tak, ja chciałbym się odnieść do tych kilku pytań, bo rzeczywiście reszta będzie udzielona radnym na piśmie. Natomiast padło tu parę rzeczy. Myślę, że warto byłoby pewne kwestie sprostować, ewentualnie wytłumaczyć. Jeżeli chodzi o tą linię 19, szanowni państwo, to roczny koszt utrzymania tej linii dla kaliskich linii autobusowych to było 3 miliony złotych. My zrezygnowaliśmy rzeczywiście z tego połączenia, natomiast to nie jest tak, że autobusy z Ostrowa do Kalisza i z Kalisza do Ostrowa nie będą jeździć. W wyniku porozumienia z ostrowskim przewoźnikiem te połączenia będzie realizował, można powiedzieć w skrócie, Ostrów w liczbie 25 połączeń w ciągu dnia roboczego. Jest to w naszym spojrzeniu optymalizacja tego, ponieważ te 3 miliony i te wozokilometry jesteśmy w stanie lepiej zagospodarować, poszerzając tutaj ofertę przewozową na terenie miasta Kalisza. Dokładamy rzeczywiście przystanki. Przystanki będą dołożone między innymi na ulicy Sukienniczej. Mieszkańcy narzekali na to, że to centrum jest tutaj zbyt słabo dostępne. Jest pani Czesława, jedną linię uruchamiamy na osiedle Rajsków, które również było do tej pory komunikacyjnie z obsługi wyłączone. Będzie jeździł taki mniejszy autobus i pomimo tam pewnych problemów, które są z nawracaniem, będziemy również tam mieszkańców dowozić i odbierać. Podobnie będzie z nowym osiedlem, które wzgórza Kalisza, tam również dołożymy połączenie oraz drobne korekty w ramach tych wszystkich konsultacji, które odbyły się przy okazji wprowadzania tych zmian. Także rzeczywiście od stycznia w nowej formule ta komunikacja tutaj w Kaliszu ruszy. Jeżeli chodzi o te okoliczne gminy, pani radna, to wszyscy dostali, wójtowie okolicznych gmin, pisma, ile takie wożenie autobusem kosztuje. I pierwsze porozumienia już podpisujemy między innymi z Kościelną Wsią. Będzie tam realizowane połączenie. Rozmawiamy również z gminą Opatówek, ze Skalmierzycami. Także myślę, że tutaj uda nam się też to wszystko jakoś logicznie zorganizować. Ja nie wiem, skąd pani radna wie, że darmowa komunikacja nie jest wystarczającą zachętą do tego, żeby mieszkańcy się z tej formy transportu publicznego korzystali. Z naszych informacji, doświadczeń innych gmin wynika, że liczba tych pasażerów znacznie wzrasta. Także
Liczymy na to, że tak właśnie będzie, jeżeli chodzi o bus pasy, systemy sterowania, oświetlenia, to my to na bieżąco również wprowadzamy. Już właśnie niedawno chyba nawet takie rozwiązania na razie w formie jakby testowej wprowadzamy. Dobrze. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o dodatek węglowy, to plan na, w tym zakresie oszacowany przez nas wynosił prawie 21 milionów złotych. My w tej chwili z Urzędu Wojewódzkiego dostaliśmy 4 transze. Ostatnia transza wpłynęła wczoraj, 23 listopada, w wysokości 3 miliony 800 złotych. Te wcześniejsze transze, ponad 10 milionów, już zostały rozdysponowane. Nie wiem, z czego wynika, i tutaj pan radny twierdzi, że my nie realizujemy tych wniosków i że jest zero zrealizowanych. Na 8 tysięcy wniosków, które zostały złożone, proszę. No jakieś zero tu słyszałem, nie wiem w jakim kontekście. Jeśli zero. Domniemanie, które przypuszczający został użyty tutaj z premedytacją, tak? Pan radny jest kryty, nie można mu nic zarzucić, ponieważ rzeczywiście gdybać może. Natomiast panie radny, 8 tysięcy wniosków, około ponad 1000 wniosków zostało odrzuconych ze względu na to, że te osoby nie spełniały kryteriów i pewnie po korekcie będą pisały jeszcze raz. Natomiast na tych 8 tysięcy złożonych 4600 wniosków z tymi, które będą zapłacone jutro, będzie wypłaconych. Jeżeli chodzi o węgiel, to węgiel rzeczywiście tutaj do Kalisza jedzie. I będziemy od przyszłego tygodnia, myślę, że też nie chciałbym tu konkretnej daty podawać, ale od przyszłego tygodnia już będziemy to dystrybuować za pośrednictwem tych składów węglowych. Część węgla rzeczywiście jest w dyspozycji PWiK i pana prezesa Konopki. Też zastanawiamy się po prostu jeszcze, jak tutaj tą dystrybucję zorganizować. Czy ten zasób, który ma PWiK, nie będzie jakby trzymany i dedykowany tym najbardziej potrzebującym osobom, między innymi podopiecznym MOPS-u. Także tu jeszcze to wszystko postaramy się zorganizować. Natomiast już od przyszłego tygodnia myślę, że ten węgiel będzie można oczywiście też powoli odbierać. No na resztę pytań, Szanowni Państwo, na piśmie bardzo chętnie odpowiemy. Natomiast myślę, że jest to ten wiedza odnośnie tej dziewiętnastki do Ostrowa oraz węgla. Tutaj wiedza, myślę, interesująca dla wszystkich radnych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 10. Zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 11. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. Pan radny Leszek Ziomka pragnął zabrać głos. Proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowna Rado, moi goście. Proszę Państwa, Kalisz jako miasto królewskie najstarszej metryce pisanej chciałem właśnie Państwa dzisiaj serdecznie zaprosić na odsłonięcie epitafium poświęcone Mieszkowi III Staremu. Spotkanie odbędzie się o godzinie 16 w Kalickiej Katedrze czy Kościele Świętego Mikołaja. Epitafium zostało wykonane dzięki tutaj właśnie współpracy miasta Kalisza oraz Komitetu Pamięci Historycznej miasta Kalisza. Jest one poświęcone właśnie tutaj głównemu budowniczemu wczesnosilecznego Kalisza, czyli Mieszkowi III Staremu, dzięki któremu w zasadzie powstały na Zawodziu zalążki wrotomiejskie i później właśnie za czasów już w XIII wieku pobożnego to miasto nasze mogło rozkwitnąć takim blaskiem, jakim jest obecnie. Także jeśli Państwo wyrazicie ochotę, zapraszam, godzina 16, Kościół Świętego Mikołaja, odbędzie się krótki koncert muzyki dawnej i potem będzie odsłonięcie tego epitafium. Epitafium już można oglądać, mam nadzieję, że się przypadnie Państwu do gustu i po prostu będziecie odwiedzać, no i przyjdziecie się o 16. Bardzo zapraszam, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 12, punkt obywatelski. Żadna organizacja nie poprosiła o zabranie głosu w dniu dzisiejszym,
Więc przechodzimy do punktu 13, ale zanim przejdziemy do punktu 13, czyli zamknięcia obrad, ponieważ przed okresem świątecznym, Świąt Bożego Narodzenia, już na sesji się nie spotkamy, następna sesja będzie po tym okresie. W związku z tym, Szanowni Państwo, chciałbym ja w swoim imieniu, ale myślę, że też wszystkim oglądającym nas za pośrednictwem chociażby sesji złożyć życzenia zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, takich, gdzie wszelkie spory przy tym wigilijnym stole, żeby ucichły, żebyśmy się po prostu wzajemnie cieszyli swoją obecnością, spokojem, bezpieczeństwem i miłością. Tego życzę wszystkim Państwu, Państwu radnym, Państwu prezydentom, Państwu naczelnikom, urzędnikom, no i wszystkim tym, którzy nas oglądają. A teraz już spokojnie mogę przejść do punktu 13. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 58. sesji. Następna 59. budżetowa odbędzie się 28 grudnia o godzinie 9. Dziękuję bardzo.